Cześć, witam Was. Słuchajcie, za 4 dni wracamy do Polski po 14 latach przebywania w Anglii. Słuchajcie, ten dom sprzedaliśmy, mamy datę, także chciałem Wam jeszcze tutaj z tego miejsca z Anglii opowiedzieć, ile tak naprawdę na tej nieruchomości zarobiliśmy. Słuchajcie, najpierw chciałem poinformować, że zostałem oszukany. Ponieważ w poprzednim filmie powiedziałem, że ten dom został sprzedany za 234 tysiące funtów, bo takie dostałem dokumenty, taką ofertę przyjąłem i ta kupująca miała zapłacić gotówką, tak też było w tych papierach, ale słuchajcie, 5 miesięcy minęło, zaczęliśmy już generalnie wydzwaniać do prawnika, do agencji. Co się dzieje, dlaczego jeszcze nie ma transakcji. Cały czas nas ukłamywali. Nikt nie mógł nam udzielić żadnej konkretnej informacji, gdzie jest ten proces zatrzymany. Także zaczęliśmy się mocno niepokoić. No i słuchajcie, z tego wszystkiego moja dziewczyna dzwoniła do tej kupującej. Czy wykonała 3 telefony przez 3 dni pod rząd. Ona też tak naprawdę ściemniała, bo mówiła, że popędza swoich prawników, ale na ten trzeci telefon się przyznała, że ona nie ma pieniędzy. Nie miała tych pieniędzy, ona po prostu była w łańcuchu. Widocznie tak jej zależało na tej nieruchomości, że nas tylko zwodzili cały czas. Ja rozumiem, że był koronawirus i po prostu tak sobie naprawdę to zrzucaliśmy, że to tak długo trwa, ale to już było przegięcie. No i słuchajcie, po tym właśnie trzecim telefonie ona się przyznała, że nie ma tych pieniędzy, że to był łańcuch i ten łańcuch gdzieś się zerwał. Wiadomo, łańcuch to jest coś takiego, że ktoś sprzedaje jakąś nieruchomość, kupuje jej kupuje nieruchomość, ona kupuje naszą i tak dalej. Ale my byliśmy na końcu tego łańcucha i nie życzyliśmy sobie, żebyśmy my gdzieś w jakimś łańcuchu się zaplątali, bo my dalej nie kupujemy żadnej nieruchomości. Chcieliśmy sprzedać i wyjechać do Polski. To już była taka ostateczność, bo tak postanowiliśmy. No i słuchajcie, po tym, że jak się dowiedzieliśmy, że ona nie ma pieniędzy, natychmiastowo zadzwoniłem do agencji. Zażądałem w sumie, żeby wystawili tą nieruchomość jeszcze raz na sprzedaż. A jeżeli nie chcą, to się rozstajemy i idę do konkurencji. Takie wystawienie i odejście z tej umowy sprzedażowej w niczym się nie wiąże. To wszystko jest za darmo, nie ma żadnych kar i tak dalej. Dopiero są opłaty już do 5 transakcji. No i słuchajcie, dlaczego zostałem w tej agencji, jeżeli zostałem tak mocno oszukany? No to jest drogą dedukcji tak naprawdę sobie poszłem, słuchajcie, bo stwierdziłem tak, jeżeli ktoś przyjdzie nowy, to po prostu oni powiedzą, że ta nieruchomość już była sprzedana i będzie to lepiej po prostu, że ja się wywiązałem z tego łańcuchu i ja nie chcę czekać i szukam kogoś innego. Ale słuchajcie, tą nieruchomość wystawiając ją jeszcze raz na rynek, podwyższyłem cenę o 5000 funtów, czyli wystawiłem ją za 239 tysięcy funtów tym razem. No i słuchajcie, przełom. Następnego dnia, od razu po wystawieniu tej nieruchomości, przyszedł oglądający z tej agencji i wyłożył całą sumę, na którą się zgodziliśmy, także ta nieruchomość została sprzedana za 239 tysięcy funtów. No i słuchajcie, musimy podejść do tych kosztów, które mówiłem, że powiem, ile zarobiliśmy na tej nieruchomości. Dajcie mi się posiłkować tymi dokumentami, bo nie chciałbym czegoś pominąć. To tą nieruchomość mamy 2 lata i 9 miesięcy. Kredyt wzięliśmy na 25 lat, ale już się go pozbywamy, zamykamy wszystko po 2 latach i 9 miesiącach i to będzie właśnie to podsumowanie. Ale słuchajcie, to podsumowanie będzie takie trochę kontrowersyjne, bo ja bym chciał zrobić 2 podsumowania, ale zaraz się wszystkiego dowiecie. Jedno podsumowanie to jest takie proste.
takie proste podsumowanie. No dobrze, no to przejdźmy do tego. Wkład własny. Wkład własny, zaciągając ten kredyt, mieliśmy 30 tysięcy funtów, wpłaciliśmy. To nie jest istotne, wiem o tym, bo wkłady własne mogą być różne, ale podaję po prostu, bo tak było. Kupiliśmy ten dom za 187 tysięcy. Za 187 tysięcy kupiliśmy ten dom. Słuchajcie, zaciągając ten kredyt, mieliśmy koszty brokera. Broker od nas wziął 800 funtów. Za jego pracę, za znalezienie nam tego banku. Banku mieliśmy Virgin, to jest pewnie nieistotne, ale to podaję. I dopięcie całych dokumentacji, to był prawnik, który kosztował nas 1200 funtów. 1200 funtów. Słuchajcie, w tą nieruchomość, kupując ją, ona była zdewalowana, zniszczona. Na remont wydaliśmy 13 tysięcy funtów. 13 tysięcy funtów. Nie wiem, czy Was interesuje, jak ten remont był przeprowadzany. Niektóre rzeczy, no w sumie niektóre rzeczy, no wszystkie rzeczy, które trzeba było zrobić, wymienić okna, drzwi przednie i tarasowe, i nową kuchnię stawić, i podjazd do samochodu, no to robiły nam firmy, ale takie rzeczy jak szpachlowanie i malowanie ścian, gdzieś tam pęknięcia siatką, zaklejenie, robiłem sam. No ale ogólnie było wydane na remont 13 tysięcy funtów i wszystko w tym temacie. Słuchajcie, do tego dochodzi teraz, bo ja tu podałem koszta, ile dom kosztował, ile za brokera zapłaciliśmy za znalezienie kredytu, ile za prawniczkę, ile remont kosztował i teraz kara w banku. Kara w banku też oczywiście jest, bo zrywamy kontrakt, mieliśmy go na 5 lat, ale zrywamy go po 2 latach i 9 miesiącach. Kara w banku wynosi 5200 funtów. Do tego prowizja tej nieszczęsnej agencji, która nas okłamała za sprzedaż, za poszukanie tego nowego klienta, 3000 funtów. Ja już tu podaję kwoty brutto, które musimy im zapłacić. Prawnik też 1200 funtów teraz bierze, tak jak wtedy. No i słuchajcie, tak naprawdę to są wszystkie czyste koszta i zamknięcie tej inwestycji to jest 211 tysięcy funtów 400. To nas wyszło kupno tego domu w sumie z karami i z urządzeniem go i tak dalej, to jest ta suma, a sprzedaliśmy go za 239 tysięcy. Tutaj oczywiście mam te dokumenty, ale pewnie mi wierzycie na słowo. Za 239 tysięcy go sprzedaliśmy. Tu jest za 234 poprzednia kupująca. No i słuchajcie, no to łatwa kalkulacja. Nasz zarobek na czysto po 2 latach i 9 miesiącach to jest 27 600. To jest nasz zarobek. Także jest nawet całkiem niezły. Tak naprawdę on był nieplanowany, bo my ten dom kupiliśmy nie planując ani go sprzedać. Po prostu też dłuższa historia. Musiałbym Wam ją opowiedzieć, ale to do tego przejdę. Słuchajcie, dajcie mi to zmazać i Wam opowiem o tym drugim zarobku, kontrowersyjnym, jak ja to tak nazywam. Bo ja chciałem tak naprawdę w tym drugim zarobku porównać kupno domu, a wynajmowanie domu. Zaraz Wam powiem, o co chodzi. Słuchajcie,
Musicie się trochę wsłuchać, chcę Wam to wyjaśnić. Kupno domu, a wynajem domu robię Wam na moim przykładzie. Już Wam wyjaśniam. Możecie się z tego śmiać tak naprawdę, kto porównuje kupno domu, a wynajem domu. Ale ja Wam powiem, że naprawdę bardzo dużo ludzi, których znam, którzy potrafią bardzo mocno się kłócić w tym temacie i wierzę, że tacy ludzie istnieją, którzy są antynastawieni na kredyty. Po prostu czysto teoretycznie, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Podejście takich ludzi jest na przykład biorąc kredyt w banku, że to jest bardzo mocno nieopłacalne. Czyli ktoś zaciąga, ci ludzie tak myślą, tak funkcjonują i to naprawdę bardzo ciężko im przemówić, że tak nie jest. Ciężki w ogóle temat z takimi ludźmi jest. Jest takich ludzi bardzo dużo, że na przykład biorą 100 tysięcy z banku i to jest w ogóle nieopłacalne, bo drugie tyle muszą oddać. Słuchajcie, to ludzie, którzy nie mają w ogóle pojęcia o tym, co mówią. Kredyty były zawsze dźwignią handlu, po prostu trzeba do tego bardzo mocno z głową podchodzić. No ale niestety ja to samo zrobiłem, tak samo byłem wychowywany w ten sposób, że zawsze miałem wpajane do głowy, no nigdy nie wolno mi niczego zrobić, jeżeli mnie na to nie stać. Po prostu albo robię coś za gotówkę, albo sobie odpuszczam za pieniądze, które jestem w stanie zapłacić z własnej kieszeni. Słuchajcie, to jest bardzo błędne koło nauczanie o czymś takim, ponieważ mądry człowiek na kredycie potrafi to dobrze zrobić, te pieniądze. Ale to naprawdę trzeba się do tego przyłożyć, mieć trochę wiedzy, posłuchać innych osób, ktoś kto przez to przechodził. No słuchajcie, dobrze, no to ja już Wam wyjaśniam. Na przykładzie moim. Ten przykład jest udokumentowany. Zaraz Wam wyjaśnię dlaczego. Ponieważ ja ten dom, w którym teraz tutaj mieszkam, ja go wynajmowałem przez 3 lata. Po 3 latach go kupiliśmy, bo ten landlord, właściciel wystawił go na sprzedaż. Słuchajcie, ten dom nie był przez nas planowany, żebyśmy go kupili, bo jak ja już powiedziałem, też jestem z tych osób, gdzie jak mnie nie stać, to nie kupuję. Po prostu tak jakby go kupiliśmy, jak to powiedzieć. Słuchajcie, mieliśmy wypowiedzenie już generalnie. Landlord wystawił na sprzedaż tą nieruchomość, czyli musieliśmy logicznie się wyprowadzić albo po prostu go kupić. Słuchajcie, to nie jest tak. My jesteśmy tutaj 14 lat w Anglii i przez te 14 lat, no to mogę Wam powiedzieć, że na pewno no 14 razy zmienialiśmy swoje otoczenie, gdzie mieszkamy, no bo na tych pokojach się ludzie przewijają, albo coś nie pasuje, albo trzeba zwolnić gdzieś komuś pokój. No i ogólnie jak już tutaj osiedliśmy i 3 lata wynajmowaliśmy i po prostu dostaliśmy wiadomość, że właściciel to sprzedaje i najprawdopodobniej będziemy musieli wypad dać, jeżeli ktoś nie kupi tego, przypuśćmy, mieszkania i nas dalej by tutaj nie chciał, no to dalej lądujemy na tak zwanej ulicy. Także u nas to już było koniec, to już nam nie wytrzymaliśmy tego, po prostu stwierdziliśmy, że kupujemy ten dom, nie będziemy się tak tułać tyle lat za granicą, mieliśmy tego dosyć. Słuchajcie, tą nieruchomość udało nam się kupić fajnie. Jak już tam pokazywałem, ale zaraz. Ale słuchajcie, dobra, przejdźmy do tego podsumowania całego, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Może dla Was to się wydaje normalne, że jeżeli macie na wkład, to kupujecie mieszkanie, a nie wynajmujecie na przykład. Ale uwierzcie mi, ja znam bardzo dużo ludzi, którzy mają pieniądze i nie są w stanie tego pojąć, żeby kupili mieszkanie, że lepiej na tym wyjdą. Są tacy ludzie. Nieważne jak to dziwnie brzmi, sam jestem tego przykładem, bo tak późno kupiłem nieruchomość, co teraz zresztą mówię, to wszystko jak to wygląda od podszewki. To słuchajcie, ja ten dom wynajmowaliśmy od tego landlorda
za 695 funtów miesięcznie. Równe 3 lata. 3 lata to jest razy 36 miesięcy, tak? Zgadza się? Zgadza się. Słuchajcie, no to prosta kalkulacja. Wyrzuciliśmy w błoto, no znaczy nie w błoto, my w błoto, a jemu do kieszeni. Straciliśmy 25 tysięcy funtów przez te 3 lata. Proszę bardzo, bardzo prosta kalkulacja. No to lecimy dalej teraz. Teraz przedstawię zarobek na kupnie tego domu, porównując go do wynajmu właśnie. Ten dom jak kupywaliśmy, ja nie wiem czy mówiłem, wpłaciliśmy 30 tysięcy funtów, to nie ma znaczenia, ale ma znaczenie, bo chcieliśmy utrzymać, typu tego ma znaczenie, bo chcieliśmy utrzymać tą ratę kredytową, którą my będziemy płacić dla siebie do banku, żeby była bardzo zbliżona do tego, ile płaciliśmy temu właścicielowi tamtemu za wynajem. No bo wiedzieliśmy po prostu, jak te pieniądze mamy, na jakim poziomie mamy to wszystko zrobić na tej zasadzie. Chcieliśmy bardzo się do tego zbliżyć. Czyli dajcie mi chwilę. No dobrze, no to przejdźmy do tego. Słuchajcie, kredyt wzięliśmy na 25 lat w banku Virgin, chyba już mówiłem, to nie ma znaczenia. I rata kredytu nasza wynosiła 690 funtów. 690 funtów to była nasza rata kredytu przez 5 lat. Ona była stała, cały czas nie zmienia się na oprocentowaniu 2,34%. Takie dostaliśmy. Ciekawostką jest, że mogliśmy wziąć mniejsze oprocentowanie, ale wtedy ten remortgage cały by był zrobiony po 2 latach, a po 2 latach by to oprocentowanie mogło się po prostu zwiększyć. Ale my woliliśmy, żeby przez 5 lat po prostu nic się nie działo. Czyli taki kredyt sobie wybraliśmy. No i słuchajcie, i prosta kalkulacja. Tutaj mam wyliczenia roczne z tego banku z 2 lat, no bo te 2 lata są pełne. Tu jest, że jest 690 funtów płaciliśmy co miesiąc. Tu jest jeden i drugi rok. To odłożę. I teraz tak, 690 funtów jak płaciliśmy. Czyli rocznie spłacaliśmy 8 tysięcy, to oddzielę, 8 200 funtów. To płaciliśmy rocznie. Zablokowałem się. 8 200 funtów. I słuchajcie, na tych dokumentach jest czarno na białym. Odsetki, które bank nam zabierał po tym roku, to jest 3,5 tysiąca funtów. 3,5 tysiąca funtów. Oddzielę. To nam te pieniądze nam przepadały. 3,5 tysiąca funtów. Ale zostaje oczywiście nam spłata kredytu roczna, czyli ten nasz kredyt się pomniejszał i to wychodziło 4700 funtów. Jejku, co ja mam z tymi zerami? Chciałbym mieć tak. Słuchajcie. I to jest jeden rok. Wiadomo, że to jest jeden rok pełny. Jedziemy teraz drugi rok pełny, czyli praktycznie nic się nie zmienia. To jest tam kwestia, nie wiem, rocznie 6 funtów, że troszkę więcej jest na 6 wpłaty, a mniej bank pobiera odsetek. No ale to mniejsza z tym, bo to już chodzi, nie chodzi nam o funty dokładnie, czyli załóżmy, że ten następny rok był taki sam, bo to jest bardzo mała różnica, czyli bank znowu następnego roku nam zabrał 3,5 tysiąca funtów odsetek i dla nas została spłata tego kredytu, się pomniejszała znowu
o 4700 funtów. To są dwa pełne lata. Zostało tak naprawdę teraz te 9 miesięcy. Ja już to sobie obliczyłem, tylko dajcie sobie zerknę. Dobrze. I 9 miesięcy teraz podliczamy. A 9 miesięcy wyszło. Spłata to była 6150. Z tego bank zabrał, z tych pieniędzy, bank zabrał odsetki na poziomie 2625. A spłata do naszej kieszeni, czyli pomniejszony ten kredyt, to jest 3525. Tu wychodzi mniej, bo to jest podliczone tylko 9 miesięcy, niepełny rok. I tu zakończamy nasz kredyt. No i słuchajcie, żeby nie było tak wszystko ładnie, bo ja to oczywiście teraz porównuję, wiecie, do wynajmu, które straciliśmy pieniądze przez te 3 lata. Co ludzie myślą, że bardziej opłacalny jest wynajem. Naprawdę są tacy ludzie. Słuchajcie. No i jakby na to nie patrzeć, jeżeli bym chciał to podsumować, słuchajcie, tych pieniędzy nie ma, tak? Zgadzamy się. Tych pieniędzy nie ma, bank je zabrał, to są odsetki, nie musimy o nich w ogóle rozmawiać, chodzi o te pieniądze. Te pieniądze, jeżeli ja je podsumuję, czyli do kieszeni przez 2 lata i 9 miesięcy, za to, że miałem ten kredyt, sobie wepchnąłem 12 925 funtów. Tak? To jest ta suma, która mnie interesuje po 2 latach i 9 miesiącach. Ale żeby nie było tak kolorowo, to i żeby być sprawiedliwym, czyli zrywam kredyt, czyli ja wziąłem ten cały kredyt. Czyli na początku mnie kosztował, pamiętacie, broker o 800 funtów i prawnik 1200, to już jest 2000 funtów. I do tego, kochani, dochodzą moje kary. Kary i zakończenie całego procesu, czyli zamknięcie tego banku, opłacenie agencji, prawnika, no i wszystko. A to wszystko wychodzi od kupna do sprzedaży, tak jakby podliczone te wszystkie kary i te cała transakcja, którą ja musiałem ponieść, to jest 11 400 funtów. Czyli jeżeli sobie tu odejmiemy 11 400 funtów, bo to są moje koszta, jeżeli odchodzę z banku i nie zawieram, bo jeżeli ja bym dalej został, słuchajcie, no te kary, powiem Wam, że na przykład no jest duża, bo ja wychodzę szybko z tego banku. Zostało mi tam, nie wiem, 2 lata i ileś, to ta kara jest 5000 z groszem. Jeżeli ja bym na przykład miał, to zakończył z tym bankiem, zbliżając się do tych 5, to tych kar by nie było. No ale są, dlatego je liczymy. Ja kończę transakcje i trzeba je podać. To tak naprawdę, zobaczcie, zarobiłem, może i się uśmiejecie, to jest 1525 funtów. Tak? 1525 funtów. Ale słuchajcie, ale my dalej porównujemy tą transakcję, ten zarobek spłaty kredytu, bo tam to podałem, ile zarobiłem poprzez wartość nieruchomości. Po prostu poszła do góry, było zainwestowanie, ładniej wyglądało i tam są inne pieniądze zarobione. Ale ja jeszcze chcę się czepić tego właśnie, że spłacałem przez 2 lata ten kredyt i co się tak naprawdę z tym stało, jakie koszta były związane. Zobaczcie, 1525 funtów, ale to nie o to chodzi, bo to jest, jeżeli bym policzył, bo to akurat porównuję z wynajmem, czyli zobaczcie, jestem do przodu 1525 funtów, mieszkałem, spłacałem, tyle mam w kieszeni, ale weźcie pod uwagę, że tu minęło 2 lata i 9 miesięcy i jestem do przodu, jeżeli tu by były 3 lata, to bym był jeszcze troszeczkę więcej do przodu, ale słuchajcie, tutaj byłem 3 lata wynajmowałem i straciłem 25 tysięcy funtów. Czy wy to, ludzie, rozumiecie? Musicie naprawdę sobie to pojąć.
inteligentni ludzie się śmieją ze mnie i wiedzą, o co chodzi, i to jest dla nich logiczne, ale ja przemawiam do tych ludzi, którzy niech włączą myślenie. No bo są tacy. No dobrze, słuchajcie, no to mam nadzieję, że mnie zrozumieliście. Jeżeli czegoś nie wiecie, to wam dopowiem w komentarzu, bo wiem, że czekaliście na ten film z podsumowania. Jeśli chodzi o to, chciałem wam jeszcze powiedzieć co do tego kredytu. Po prostu jeżeli go bierzecie, to miejcie jakieś zaplecze finansowe, żebyście nie na hura idziemy, co się wydarzy, to się wydarzy, bierzemy kredyty, budujemy piękne domy, inwestujemy, a tak naprawdę jedno połotknięcie nogi i nie macie nic, komornicy wchodzą i bierzcie te kredyty są dla ludzi, ale naprawdę myślących z głową, a nie, na pewno nie dla wszystkich. Bo to widać po ludziach, niektórzy potrafią wziąć kartę kredytową i od razu sobie tam debet ustawić. Dziwni, ale są tacy. Słuchajcie, jeżeli jesteście na moim kanale, no to chcieliście o tym wiedzieć. Ale lecimy dalej. No jak ja już mówiłem, ja nie byłem tego nauczony. Moi rodzice mnie uczyli, że po prostu jeżeli mnie na coś nie stać, to żebym tego nie kupywał. I dlatego mam to, co mam, ale tak, jeżeli by mnie nauczyli, jak używać właśnie tej wiedzy i że kredyty są dźwignią handlu i można na tym zrobić fajne pieniądze, to po prostu dzisiaj bym stał jak górnik. Za późno się zorientowałem, nigdy się tym tematem nie interesowałem. Dlatego wam to przekazuję, może komuś się przyda. Także warte kredytu, kredyty można sobie przemyśleć i przekalkulować każdy po swojemu. Ja za późno zorientowałem. No ale za to, słuchajcie, za te 4 dni wyjeżdżamy do Polski po 14 latach, jesteśmy podekscytowani. Szmat czasu tutaj spędziliśmy. Czas na nas, jak już mówiłem, przepraszam, jak już mówiłem, my tu przyjechaliśmy dla pieniędzy. Po prostu pracowaliśmy od rana do wieczora, ile się dało, żeby teraz sobie już odpocząć, jakbym mógł to powiedzieć. Słuchajcie. Tak na koniec chciałem powiedzieć, że przychodzimy do Polski. W poprzednim filmie mówiłem, że nie wiemy, co jeszcze będziemy robić z pieniędzmi po tych 14 latach przebywania tutaj. Czy będziemy się budować, czy będziemy inwestować w nieruchomości pod wynajem. W nieruchomości dwie. Ale słuchajcie, postanowiliśmy, że sobie wybudujemy dom. Będziemy mieli, musimy to wszystko przeliczyć, ile tam jeszcze mamy tych pieniędzy, i bo tu już wiemy, ile z tego domu będzie i ile chcemy tak naprawdę na to przeznaczyć. Będziemy budować dom prosty, mamy już projekt, ale to będziemy informować. Będziemy się budować za gotówkę, ten dom będziemy budować za sumę od 650 tysięcy wzwyż. Nie chcemy tam gdzieś mocno się przestrzelić, ale na przykład tam gdzieś w jakiejś sypialni chcemy sobie zrobić małą siłownię i jakieś tam jacuzzi na ogrodzie i prysznic, żeby też był. Także, ale nie wydziwiamy, mamy bardzo prostą konstrukcję, cztery rogi proste, bez kolumn, bez niczego, dach dwuspadowy. Słuchajcie, to co jeszcze chcemy założyć na pewno, no to będzie fotowoltaika, bo w przyszłości nie chcemy płacić, mieć jakichś tam dużych kosztów eksploatacji. No i będziemy to nagrywać, jeżeli będziecie z nami, będzie miło, bo będziecie mogli nam coś doradzić i w sumie ruszamy z tym. Słuchajcie, jeżeli dotrwaliście z nami do końca, to dajcie lajka dla zasięgu i spotykamy się w Polsce przy budowie. Trzymajcie się, hejka.